you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. Cześć, witam się na Handluj Tym. Słuchajcie, mam taką chwilkę, ponieważ czekam sobie, aż temperatura się podniesie. Właśnie przed chwileczką patrzałem na ten oto fachowy przyrząd zwany termometrem. W tym momencie jest jakieś 14 stopni. Czekam, aż skoczy do 17, ponieważ będę czynił tak zwane woskowanko. Piękna sprawa, woskowanie to jest naprawdę cudowna rzecz. Zwłaszcza jeśli chodzi o efekt po woskowaniu, bo to jest taki creme de la creme, to jest taki finał, kiedy widzimy po prostu, jak ta wisienka na torcie siada na i zwieńcza tą naszą całą ciężką pracę wielogodzinną. Tak więc finał. No ale czekając, padłem na taki pomysł, żeby zrobić taki mikro test, szybki test, no bo tak naprawdę tutaj nie ma co za dużo testować. Takiego czegoś jak fajna szmata. Zróbmy sobie test fajnej szmaty, którą właśnie rozpakowałem w takiej troszkę innej wersji, chociaż podejrzewam, że same szmacisko jest już dobrze znane, no, bo to jest już takie, jak to cała seria tych marketowych produktów, no to tak samo i ta jest taka no, marketowa, no co tutaj dużo mówić. Tak więc kryterium dostępności, ceny, szybkości jakby dostępu, tak więc bez jakichś cięć, montaży i tak naprawdę na jeden strzał wszystko, pokażemy jak wygląda to rzeczone szmacisko. Jesteśmy, słuchajcie, jak wiadomo, słowo szmata, określenie, to nie jest żadne wyzwisko, to nie jest nic takiego pejoratywnie złego. Tutaj wiadomo, że w tym środowisku jest to określenie po prostu ręcznika do ususzania, fibry, czegoś takiego, tak? Tak więc mamy tutaj fiberkę od K2. Ja wiem, że tej K2 ostatnio było dużo, ale po prostu zrobiłem takie większe zakupy, typowo marketowe, powrzucałem troszeczkę tego, tak więc to jest jeszcze z tej serii. I jako ciekawostka K2 Moli, czyli dobrze znana podejrzewam Wam i też mi, ponieważ samych tych Moli mam chyba z 5 czy 6, ale w takiej troszeczkę innym wyjściu, ponieważ jest ona 40x40, czyli taka troszkę mniejsza. I tak na pierwszy strzał zobaczcie, tutaj mamy tę Moli, jeśli chodzi o samą wielkość, to, a tutaj mamy taką Moli, ale inną. Czyli tą taką większą. Ona też występowała w tej wersji XXL, także no było tego troszkę. Zobaczcie, taka jest różnica. Niby niedużo, ale co do poręczności, ta już jest taka troszkę sfatygowana, bo wziąłem pierwszą z brzegu tak naprawdę. Tutaj wiadomo, jest świeżynka. Ona jest taka do głoskania, taka fajna. Ładna i elegancka. Dobra, wróćmy do konkretów. K2 Moli, tu oczywiście ręczniczek. Do suszenia, do pielęgnacji lakieru. No tutaj nam nic za dużo nie powoduje. Ja już czytam po prostu i mówię to, co czytam, tak? Nie powoduje zarysowań. Można wielokrotnie prać i suszyć, co się akurat zgadza. A jeszcze jest przed czesankiem. No i w sumie tutaj za dużo nie ma co patrzeć. Jedyne co, na co możemy zwrócić uwagę, to, że to jest K2 Pro. Takim się zrymowało troszkę. I o tym, że jest to K2 Pro, świadczy, ponieważ jak ją już wyciągnąłem, no to było czuć, że te włosie jest jakby takie troszeczkę inne. Nie wiem, czy to jest po prostu, czy mi się wydaje, czy to jest kwestia tego, że na przykład ta, wiadomo, ta jest przed rozczesaniem, ale one są takie troszkę krótsze, te włoski. Tutaj są dłuższe, ale nadal podejrzewam, że fajnie będą zbierać choćby włoski takie, co niektóre, bo jak wiadomo, czasami no to jest problem z dotarciem, jeśli chodzi o takie dłuższe włosie. A te Moli, no to się sprawdzają dość fajnie. Ja tutaj też mam taką małą obawę, o, bo i ta, to co do tych krawędzi, one są tak wykończone, no tutaj trzeba uważać, żeby jakoś po prostu nie docisnąć, nie zniszczyć jakby całego efektu, bo one są w jednej i drugiej wersji, zobaczcie, wykończone są tak samo. Tutaj mam wrażenie, mówię, co to troszeczkę jakby, nie wiem, gęstszego tego włosia. No ale może być po prostu to takie moje wrażenie. W każdym razie wymiar jest taki bardziej przyjazny, jeśli chodzi o docieranie, o takie rzeczy. I mamy tu z tyłu, bo specjalnie sprawdzałem tych czterech, nie, pięciu, tak, bo jedna osoba w praniu, moich fiberkach,
Nie ma gdzieś tutaj z tyłu żadnej metki, niczego takiego i nie ma śladu nawet po tych metkach. Chociaż ja tutaj się też zastanawiałem, czy ja po prostu jej nie oderwałem tak od razu na pierwszy strzał. Natomiast tutaj mamy przy tą metkę K2 Pro razem z adresem strony. Ta metka oczywiście no niestety będzie musiała w tym momencie stąd wyjechać przed użyciem. Tutaj tak przyta. Czyli to już po prostu pokazuje, że jest to wersja ta taka bardziej ekskluzywna. Tak wygląda wykończenie tej. No one jak dla mnie są bardzo podobne. Chociaż tutaj mówię, jest troszeczkę jakby gęstszy ten włos, dłuższy troszkę. No musiałbym mieć fabrycznie nową, tą starszą Moli. Natomiast tak to by wyglądało. I sprawdzimy, jak ona po prostu dociera tutaj wosk. Tutaj żadnej wielkiej filozofii nie będzie. Zobaczymy, jak zbiera. Ponieważ co do osuszania, używałem tych. No i działają, z tym, że po prostu czasami też na jeden samochód, no jedna nie starcza, tak? One jakoś to siła taka chłonięcia nie jest aż taka mega. Czasami wystarczyło na jakiś taki mniejszy samochód, małego hatchbacka, no to spokojnie jedną, ale na jakieś duże kombi, no to już trzeba było użyć dwóch, bo w pewnym momencie po prostu już była tak przesiąknięta wodą, bo ona nie jest jakaś taka gruba. Tak więc ja tutaj bardziej niż osuszanie preferowałem po prostu na jakichś takich docieraniach, takich finalnych jakichś akcjach. Tak samo tą mam nadzieję przeznaczyć właśnie pod docieranie co niektórych wosków. Zobaczymy, jak sobie da radę akurat z tym, który planuję teraz użyć. No i tyle, wracamy za chwilkę. Ok, wracamy i mamy tutaj pięknego pacjenta, samochód nawoskowany. Jakieś 20 minut temu wosk już zdążył pięknie przeschnąć. Tu co prawda jest to wosk taki hybrydowy. Tak więc praktycznie z połową karenałby, także no, warstewka jest cienka. No, to jest też taki troszkę może minus testowy. Drugim minusem testowym jest to, że samochód jest w kolorze takim, jakim jest, czyli no, nie widać tego aż tak dobrze. Natomiast pewnikiem jest to, że mamy nasz piękny futerkowy przyrząd w postaci tej fibry. I można sobie troszkę podocierać. Co też czynię. Ja ją sobie tak troszeczkę złożyłem, bo może długo wyglądać, ale po prostu staram się, jakby wiadomo jak to jest, kogo strzeżonego to strzeże strzeżonego, tak? Żeby jednak tych krawędzi troszeczkę uniknąć. Zaufanie zaufaniem, ale jednak swoją pracę szanować trzeba. Słuchajcie, on zbiera bardzo fajnie. To jest akurat tak idealnie, powiedziałbym, dobrane włosie pod to. Tutaj, jeśli chodzi o tą górę, to jest jeden przejazd. I praktycznie cały ten wosk, wszystko zeszło. Na przykładu błotnik. I już dotarte drzwi. Tak to właśnie wygląda. Generalnie żadnego problemu. No tutaj jest też troszeczkę zasługa tego fajnego wosku. Natomiast ja już miałem okazję docierać inne woski. Właśnie taką Moli. Co prawda nie tak poręczną jak ta, bo jednak tutaj ten rozmiar naprawdę robi robotę. Fajnie pasuje do dłoni. Można sobie ją tak na cztery złożyć i jest praktycznie idealna. Troszkę jeszcze nawet podwinąć te krawędzie i wtedy to jest w ogóle bajka. Zobaczcie, fajnie tak leży w dłoni, takie muśnięcie. Jak dla mnie, jeśli chodzi o docieranie wosku, naprawdę bardzo fajna sprawa. Tym bardziej, że cenowo, jeśli chodzi o cenę taką marketową, bo wiadomo gdzieś na Allegroszu czy u producenta, no nie wiem jak u producenta, ale na pewno można kupić taniej, w markecie około dyszki. Mamy 10 zł, wychodzimy z taką fiberką i ona jest naprawdę spoko.
do docierania czy też do pielęgnacji kokpitu jak najbardziej się nadaje. Docieranie zresztą widzieliście. Także ja ze swojej strony naprawdę z czystym sumieniem mogę polecić. Słuchajcie, dzięki wielkie za oglądanie, bo to było takie naprawdę szybko. Ale udało się sklecić. Jeszcze raz tak wyglądają dotarte drzwi w tym momencie. Ja już docieram, kończę docieranie całego samochodu. Będę nim wyjeżdżał. A Was zapraszam do komentowania, subskrypcji i mam nadzieję, że do zobaczenia. Hej!